Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po dość długiej przerwie. Dawno mnie tutaj nie było, ale tak jak Wam mówiłam, mam ostatnio taki czas, że trochę nie mam przestrzeni w głowie ani na czytanie książek, bo czytam naprawdę bardzo mało. Chyba w życiu tak mało książek nie czytałam jak teraz. Ale też po prostu nie mam siły ani ochoty nagrywać, ponieważ moje myśli zaprzątają inne rzeczy. Mam nadzieję, że już niebawem, pod koniec września, to wszystko wróci do normy i do jakiejś takiej w miarę regularności, tak przynajmniej te filmy raz tygodniowo, żeby się pojawiały. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na film o krótkich książkach. W tym filmie będę Wam polecać krótkie książki, takie do 250 stron mniej więcej. I to jest format filmu, który ja już nagrywałam dwa razy na swoim kanale i oba te filmy, te poprzednie edycje podlinkuję Wam na dole w opisie, gdybyście mieli ochotę zobaczyć. Natomiast dzisiaj mam kolejnych 5 czy 6 książek, które do tej kategorii krótkich książek się nadadzą. Jak wiecie, ja takie książki bardzo lubię, bo dla mnie to jest sztuka napisać krótką książkę, ale bardzo treściwą, pełną takich różnych ważnych informacji, taką naprawdę, wiecie, krótką, ale przesyconą do pełni najbardziej jak się da, dosłownie każde słowo ma w takiej książce znaczenie. I ja bardzo takie historię lubię, ale też, no tak jak na przykład teraz jestem właśnie w tym takim dołku czytelniczym, więc też jak sięgnę po taką krótką książkę i uda mi się ją skończyć czytać, to jest to dla mnie takie motywujące, że jednak jestem w stanie skończyć jakąś książkę. Także jeżeli Wy też macie teraz taki gorszy okres czytelniczo, to może któraś z tych krótkich książek właśnie pomoże Wam wrócić na właściwe czytelnicze tory. No i myślę, że zaczniemy sobie tutaj od wydawnictwa Pauza, które pojawiało się również w obu poprzednich częściach, bo mam wrażenie, że jest to takie wydawnictwo, które właśnie przoduje, jeżeli chodzi o krótkie, ale świetne książki. I mam tutaj książkę Marie Aubert, Wcale nie jestem taka. Jest to najnowsza książka tej autorki wydana w Polsce. Pewnie pamiętacie Dorosłych, ponieważ była to bardzo, bardzo głośna u nas w Polsce książka. Wielu czytelników, w tym ja, bardzo się nią zachwycało, trafiała do wielu topek 2021 roku, o ile się nie mylę. Natomiast Wcale nie jestem taka, to jest kolejna historia spod pióra tej autorki. I tutaj, podobnie jak w Dorosłych, mamy taką bardzo kameralną historię, rozgrywającą się w ramach jednej rodziny, która spotyka się podczas konfirmacji jednej z bohaterek tej książki. Jest to takie uroczyste spotkanie, ale tak naprawdę dla autorki jest ono tylko pretekstem do odkrywania takich rodzinnych tajemnic, jakichś rodzinnych nieporozumień. No i Marie Aubert tutaj właśnie powoli, warstwa po warstwie, odkrywa to, co w tej rodzinie siedzi, to, jakie nieporozumienia tutaj wynikły. Mamy tutaj perspektywę czterech bohaterów, zdaje się. Hanny, Linei, Barda i Nilsa. Nils to jest głowa rodziny, ojciec tych wszystkich osób, które zgromadziły się właśnie na konfirmacji Linei. To jest z kolei bohaterka najmłodsza tutaj, 15-letnia, która właśnie przychodzi swoją konfirmację. To jest, o ile się nie mylę, takie prawosławne bierzmowanie. No jest to oczywiście bardzo ważne wydarzenie w jej życiu. Mamy również Barda i Han, którzy są rodzeństwem. No i właśnie, kiedy wszyscy spotykają się w tym rodzinnym gronie, okazuje się, że każdy ma swoje problemy, nawet jeżeli z pozoru wydaje się, że wszystko jest u nich w porządku. Świetna książka, naprawdę autorka w świetny sposób rozkłada tutaj na czynniki pierwsze psychologię bohaterów. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie do tej pory w tym roku przeczytałam. I kolejna książka tego samego wydawnictwa to Andromeda Therese Bowman. Therese Bowman to jest jedna z moich ulubionych autorek, jeżeli chodzi o wydawnictwo Pauza. Jak być może pamiętacie, ta druga jest jedną z moich ulubionych książek w ogóle chyba wszechczasów. Bardzo, bardzo mi się tamta historia podobała, bardzo do mnie trafiła. Andromeda może nie aż tak bardzo, natomiast wciąż uważam, że jest to jedna z lepszych książek tej autorki i w ogóle wydanych nakładem wydawnictwa Pauza. Tutaj mamy historię przedstawioną z dwóch perspektyw. Z jednej strony mamy młodą dziewczynę na studiach, która odbywa taki staż w wydawnictwie i zajmuje się taką bardzo prestiżową i popularną serią wydawniczą, która nazywa się Andromeda właśnie. A z drugiej strony mamy historię jej mentora, który, można powiedzieć, opiekuje się nią w tym wydawnictwie. Jest to już dojrzały, tam chyba prawie 60-letni mężczyzna i między nimi nawiązuje się pewna relacja, ale ta relacja jest dosyć niezdefiniowana. Nie chcę Wam tutaj dużo więcej mówić, ponieważ wydaje mi się, że warto samemu czytać tę książkę i wraz z postępem fabuły wysnuwać własne wnioski na temat tego, czym ta relacja właściwie jest. W każdym razie jest to, jak mówiłam, już bardzo dobra książka z wydawnictwem, z takim backstage'em wydawniczym w tle, także jeżeli Was te tematy interesują, a myślę, że większość z osób czytających książki takie rzeczy interesują, to również bardzo, bardzo polecam. Mam tutaj też bardzo, bardzo cieniutką książeczkę, a właściwie można by powiedzieć taki esej Edwarda Lewisa, Kto zabił mojego ojca. To jest taka książka, która jest częścią pełniejszej historii, ponieważ mamy Koniec z Edim, która jest historią właśnie autora, kiedy on dorasta, jak mu się żyło w takim bardzo robotniczym, ale też takim konserwatywnym miasteczku na południu Francji, kiedy on jest osobą homoseksualną i również właśnie mieliśmy tam szansę poznać
no, takie niezdrowe relacje jego i jego ojca, ponieważ jego ojciec był takim uosobieniem toksycznej męskości. Wiecie, że mężczyzna musi być silny, nie może płakać, nie może okazywać absolutnie żadnych emocji. Także tam już mieliśmy jakby zalążek tej relacji. Natomiast w Kto zabił mojego ojca mamy takie pogłębienie tych relacji, ale też co ciekawe, to nie jest książka tylko i wyłącznie o relacjach autora z jego ojcem, ale też jest to taki trochę punkt wyjścia do takich rozważań na temat polityki Francji, na temat tego, co we Francji się dzieje tak społeczno-politycznie. Także to też było tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę uważam, że ta króciutka książeczka jest warta uwagi, ale też warto ją przeczytać w ramach właśnie tej całości, czyli warto też sięgnąć po Koniec z Edim oraz jakby ostatnią część, tak myślę, że można powiedzieć, z takiego tryptyku. Ostatnia część to są Zmagania i metamorfozy kobiety i to jest znowu książka dotycząca relacji Louisa z jego matką. Także coś naprawdę ciekawego, ale jednocześnie też dobrego literacko. I jeśli chodzi o książki wydawnictwa Pauza, to tutaj chciałabym się zatrzymać, chociaż jeszcze tak na szybko mogłabym wspomnieć o dwóch książkach, których nie mam w papierze, więc tutaj tylko gdzieś wyświetlę Wam okładki. Jedna z nich to Elmet, książka, która opowiada o takiej rodzinie, a właściwie dwójce dzieci wychowywanych wyłącznie przez ojca, który postanawia zabrać te dzieci z miasta i przeprowadzają się w takie miejsce z dala od ludzi, do lasu i tam mają ten domek, to ich życie jest takie, no wydawałoby się bardzo sielskie, bardzo bezproblemowe, ale oczywiście pod powierzchnią tego sielskiego życia kryje się znacznie więcej i też stopniowo odkrywamy problemy tej rodziny. Bardzo ciekawa książka, trochę mam do niej takie mieszane uczucia, bo ona jest przepięknie napisana, tam są naprawdę przepiękne opisy, przepiękne w ogóle zdania, naprawdę autorka świetnie operuje piórem. Natomiast fabularnie ona nie jest aż tak być może angażująca i ciekawa, ale choćby dla samego tego języka też uważam, że warto na nią zwrócić uwagę. I druga książka, mająca zupełnie inny język, bo taki prosty i surowy, ale też o ogromnym kalibrze emocjonalnym, to książka Nasz chłopak, historia chłopca, który wychowuje się w takiej, no, nieciekawej rodzinie, ponieważ ojciec jest alkoholikiem, matka też ma tam jakieś problemy, już nie pamiętam dokładnie, i ojciec postanawia zabrać tego syna, właściwie tam jest dwójka rodzeństwa, na południe Stanów Zjednoczonych, chyba do Nowego Meksyku, o ile się nie mylę. No i tam też troszkę oni są izolowani od społeczeństwa. No jest to bardzo trudna książka, bardzo emocjonalna, też nie chcę tutaj za wiele zdradzać, ale to jest rzeczywiście coś, co wywołuje naprawdę masę emocji i ciężko się tą książkę czyta, ale na pewno jest też warta uwagi. Mam tutaj też książkę Jestem głód, Petry Dworakowej. W poprzednim chyba odcinku pokazywałam Wam Wrony i Wrony były świetne, zresztą jest to zdanie absolutnie chyba całego BookTube'a, nie widziałam ani chyba jednej negatywnej recenzji na temat Wron. Natomiast Jestem głód zbierało już skrajne opinie i jednak tych negatywnych było całkiem sporo, ale wydaje mi się, że była to kwestia takiego nietrafionego marketingu, ponieważ wydawnictwo Stara Szkoła bardzo usilnie po sukcesie Wron reklamowało tą książkę jako kontynuację Wron. Natomiast absolutnie w żadnym wypadku nie jest to kontynuacja. To jest książka, która w ogóle powstała lata wcześniej niż Wrony, także o żadnej kontynuacji tutaj nie może być mowy i myślę, że właśnie troszkę taki marketing tej książce zaszkodził, bo ona sama w sobie nie jest zła. Tutaj mamy historię bohaterki, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania. To jest taki trochę pamiętnik, ona nam opowiada swoje życie, różne etapy swojego życia, co się wtedy działo i to, dlaczego właściwie te zaburzenia odżywiania jej towarzyszą, dlaczego w nie wpadła, dlaczego nie może się wyrwać z tej choroby. Ja tutaj trochę widzę takie nawiązanie do Wron w tym sensie, że mogłaby to być historia dorosłej Basi, ponieważ jest tutaj wiele takich podobieństw, no ale nie jest to kontynuacja bezpośrednia. Można się doszukiwać jakichś podobnych elementów, ale zdecydowanie, jeżeli sięgacie po tą książkę z taką myślą, że będą to Wrony 2.0, no to zdecydowanie nie, ale uważam, że jeżeli takich oczekiwań się wyzbędziemy i podejdziemy do tej książki z czystą głową, to ona też naprawdę jest bardzo dobra. I mam tutaj też komiks. Ja komiksów za bardzo nie czytam, natomiast moją uwagę zwrócił Klub Smutnych Duchów. Jest to książka, którą kupiłam podczas warszawskich targów książki. Jakoś tak weszłam właśnie na stoisko wydawnictwa WAB, ta książka stała dosyć na widoku. Otworzyłam na przypadkowej stronie i bardzo spodobało mi się to, co przeczytałam, ponieważ jest to taka książka, której bohaterem jest smutny duch, jak możemy się domyślać oczywiście po tytule i po okładce. Jest to taka książka o natrętnych myślach, o takich myślach, które przeszkadzają nam cieszyć się życiem, przeszkadzają nam robić rzeczy, które być może chcielibyśmy zrobić, ale myślimy sobie, że, no nie wiem, ktoś pomyśli, że się do tego nie nadajemy. Wiecie, trochę o takiej niepewności, o takim lęku społecznym. Bardzo ta książka do mnie trafiła również z takich osobistych względów, ale myślę, że wielu osobom się spodoba. I w ogóle to, co jest ciekawe, to ta książka ma całe swoje uniwersum. Autorka stworzyła również Instagrama, który nazywa się dokładnie tak samo, czyli Klub Smutnych Duchów. I tam również są publikowane różne grafiki. Wydaje mi się, że jest to książka, która może pomóc szczególnie takiej młodzieży, nastolatkom, którzy borykają się właśnie z podobnymi problemami, z takim poczuciem odrzucenia może przez rówieśników. I być może właśnie w tej książce znajdą kawałek siebie.
ale jak widzicie, dorosłe osoby też mogą tutaj coś dla siebie znaleźć. Ja już mam na swojej półce, dzięki Agnieszce w Pałacu, drugą część tego komiksu, czyli to po prostu chyba jest Klub Smutnych Duchów 2, o ile dobrze pamiętam. I też na pewno będę czytać, bo ta pierwsza część bardzo, bardzo mi się podobała, bardzo mnie rozczuliła i też bardzo do mnie trafiła. I ostatnia już książka w tym zestawieniu to coś, czego nie mam w formie papierowej, także tutaj też wyświetlę Wam okładkę. A jest to Córka Eleny Ferrante i w ogóle było to moje pierwsze zetknięcie z Eleną Ferrante. Ja wiem, że bardzo popularna jest ta trylogia neapolitańska, chyba tak to się nazywa, ta, która zaczyna się od Genialnej Przyjaciółki. Natomiast jakoś nie mam na razie ochoty zaczynać jakiejś takiej, wiecie, większej serii, więc przeczytałam sobie tę książkę. Bardzo, bardzo podoba mi się styl pisania. Ta książka jest napisana w rewelacyjny sposób. Mamy tutaj historię takiej kobiety po 40, która jest matką dwójki już właściwie dorosłych córek, bo one tam mają około 20 lat. Sama jest wykładowczynią na uniwersytecie i poznajemy ją w momencie, kiedy ma wakacje i przenosi się na jakiś czas do takiego nadmorskiego miasteczka, żeby tam w spokoju sobie popracować, przygotować konspekty na kolejny rok akademicki. No i po prostu trochę odpocząć od tego miejskiego życia. I to jest taka książka, która snuje rozważania na temat macierzyństwa, na temat tego, jaka jest rola matki i czy kobieta w momencie, kiedy staje się matką, właściwie to jest już jedyna rola, jaką może pełnić. Czy ma prawo jeszcze wtedy myśleć o sobie, czy jest to egoistyczne, czy może w ogóle jeszcze mieć jakieś własne marzenia, wychowując dzieci. Bardzo ciekawa książka, ale też mówiłam o niej w ostatnim podsumowaniu miesiąca, które było, nie wiem, z miesiąc temu, bo to chyba było podsumowanie czerwca. To jest książka, która te parę lat temu, kiedy została wydana, bo w Polsce chyba w 2017 roku, ktoś mi tak pisał w komentarzach, wydaje mi się. Natomiast oryginalnie w ogóle dawno, dawno temu, na początku lat 2000 chyba, to wtedy jestem pewna, że to była przełomowa książka, taka podejrzewam też dosyć kontrowersyjna. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy już dużo się właśnie mówi o tym, że nie każda kobieta musi być matką, o tym, że bycie matką właśnie nie oznacza też zatracenia siebie, nie jest już może aż tak odkrywcza, ale wciąż bardzo ciekawa i bardzo dobrze napisana. Także jeżeli tak jak ja chcielibyście zacząć swoją przygodę z książkami Eleny Ferrante, ale nie macie ochoty od razu czytać tej właśnie trylogii, no to polecam zacząć od Córki, bo myślę, że się nie rozczarujecie i że ta książka zachęci Was do sięgnięcia po kolejne książki Ferrante. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie koniecznie znać, jakie krótkie książki, to znaczy takie poniżej 250 stron mniej więcej, Wy dodalibyście do tego zestawienia. Jeszcze raz zapraszam Was do zerknięcia na poprzednie dwa odcinki, które zamieszczę na dole w opisie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze jest i mam również nadzieję, że uda mi się pod koniec września wrócić już do takiej większej regularności, bo wiecie, na razie w głowie mam tylko ślub i organizację. Została nam ostatnia prosta, także jest trochę tych rzeczy do zrobienia jeszcze, a potem mam nadzieję, że będziemy już tylko odpoczywać i czytać właśnie dużo, dużo książek. Tak więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!